Ich współpraca zaczęła się dokładnie rok temu. Teraz przy okazji drugiego projektu, który zrealizowano dzięki pozyskanym środkom unijnym, klub sportowy Naprzód Borucin zacieśnił więzy ze swoim czeskim partnerem z Chuchelnej. A to oczywiście jedna z wielu zalet całego przedsięwzięcia. Jesteśmy na boisku w Borucinie. To tutaj w sobotnie popołudnie prezentacją nowego sprzętu oraz pokazowym treningiem podsumowano projekt Przełomowość w diecie i treningach drogą do piłkarskiego sukcesu, którego autorem jest tutejszy klub sportowy Naprzód. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP. Przekraczamy granice. Na ten projekt udało nam się pozyskać blisko 14 tysięcy euro i jest to kontynuacja poprzedniego projektu, który miał nazwę Podaj piłkę przez granicę. Tamten projekt, który żeśmy realizowali w ubiegłym roku, skupiał się głównie na współpracy, na integracji, na wzajemnym poznaniu się. Tym razem postawiono m.in. na nowoczesne sposoby treningowe, co przełożyło się na zakup sprzętu sportowego, którego teraz klubowi z Borucina niejedna drużyna może pozazdrościć. Są choćby sprzęty do treningu szybkościowego, do siłowego. Mamy nowe bramki na naszym boisku, jest piłkochwyt, który też jest za naszymi plecami. No także na pewno te treningi są bardziej urozmaicone, skorzystamy z fajnego sprzętu, który no wiadomo jest drogi, ale dzięki temu projektowi mogliśmy sobie pozwolić na zakup tego sprzętu. Mieliśmy spotkania z trenerami personalnymi, zarówno polskim i czeskim, także na pewno chłopcy gdzieś tam wiedzą, jak korzystać też z tego sprzętu, bo to też nie jest, że kupimy sobie dobry sprzęt, a chłopcy sobie zamiast pomóc, to sobie zrobią krzywdę. Jak sama nazwa wskazuje, program projektu skupiał się również na zdrowym odżywianiu, czego rezultatem był cykl cennych spotkań z dietetykami. Młodzi piłkarze mogli liczyć zarówno na wykład ogólny, jak i na porady indywidualne. Mieli również okazję skosztować czy poznać uroki cateringu dietetycznego. Wielu z nich jeszcze do tej pory się z tym nie spotkało. Chcieliśmy też pokazać, jak ważna jest dieta w życiu sportowca, która rzutuje później na ich efektywność na boisku. Uświadomiliśmy im, jak ważna ta dieta jest w ich karierze sportowej, tak? Że nie można być świetnym zawodnikiem, dawać siebie 100%, a bazować na śmieciowym jedzeniu. Chłopcy wiedzą teraz na przykład, co mogą przed meczem jeść, co powinni po meczu, żeby po prostu jak najlepiej funkcjonować, żeby ta regeneracja po meczu też inaczej wyglądała, żeby przed meczem też odpowiednim właśnie dietę mieć. Jednym z kluczowych punktów całego przedsięwzięcia był jednak otwierający cały szereg działań obóz treningowy w wysokiej klasy ośrodków w Krawarzu, gdzie zawodnikom z Borucina, jak i w dalszych etapach towarzyszyli piłkarze z czeskiego klubu Spartak Chuchelna, który był partnerem projektu. To była oczywiście super zkušenost, protože my jsme do posavadu nic takového, my jsme s ničím takovým jako nepotkali, takže... To było oczywiście ciekawe doświadczenie. Do tej pory z niczym podobnym się nie spotkaliśmy. Oceniamy to bardzo dobrze. Były to dla nas nowe informacje, zarówno jeśli chodzi o odżywianie, jak i o treningi. Treningi z Borucinem dały nam bardzo wiele, ponieważ Borucin jest na poziomie o wiele wyższym aniżeli my. Ponieważ mamy dosyć młody team, chłopcy wynieśli z tego bardzo dużo i bardzo się cieszymy. Jeśli w przyszłym roku znów będziemy mieć taką możliwość, chcemy tę inicjatywę kontynuować. Także będziemy pokraczować, a určitě jsme z tym spokojeni, a když to půjde, tak jsme ochotni pokraczować dalej. Projekt oficjalnie zakończono piłkarskim spotkaniem gospodarzy z klubem Forteca Świerklany, na którym nie zabrakło również niezwykle zaangażowanego w rozwój swoich podopiecznych prezesa borucińskiego klubu. Chciałbym przede wszystkim podziękować Unii Europejskiej, kolegom i przyjacielom z Czech, naszym zawodnikom i wszystkim jeszcze zainteresowanym, bo było to bardzo ładne, bardzo się cieszyli i naprawdę jesteśmy po tym wszystkim zaprzyjaźnieni teraz. Dodajmy, że klub Naprzód Borucin to jak do tej pory jedyny klub sportowy z powiatu raciborskiego, który sięgnął po dofinansowanie z funduszy mikroprojektów Euroregionu Silesia bez żadnego wsparcia finansowego ze strony samorządu. Nie wyklucza on również, że zdobyte doświadczenie z nowym pomysłem wykorzysta ponownie w przyszłym roku.